stare smartfony. Jeszcze do niedawna, słysząc określenie kilkuletni smartfon, to miałbym na myśli słabej jakości, ze słabych materiałów, przestarzały grat. A tak naprawdę to jest kilkuletni smartfon. Jest to Samsung Galaxy Note 8, który jest moim daily telefonem. I jakby nie widać tego po nim, że ma 5 lat. Jest to całkiem solidnie dobrze wykonany telefon, tak? Do czego zmierzam? iPhone 4. Jest to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy telefon, którego konstrukcja była brana na poważnie, tak właściwie. Mamy tutaj eleganckie materiały, jak szkło z przodu, szkło z tyłu, stal nierdzewna, takie rzeczy, aluminium, czy cholera wie co tam jest. I to jest telefon z 2000 roku 10. Znaczy ten konkretny nie, to jest 4S, nie 4, ale wiecie o co chodzi. To jest produkt Apple sprzed 11 lat, kiedy smartfony Samsunga w 2015 wyglądały tak. Z przodu szkło, to jest plastik, to jest jeszcze plastik z tym, z tą gumą, która po latach lubi się zamienić w klej. I to była jedna z ówczesnych przewag Apple. Po prostu te telefony były ładnie wykonane i nie było wstyd wyciągnąć coś takiego z kieszeni. Można spekulować, że ich długoletnia konsekwencja w wykonywaniu telefonów w taki ładny sposób poskutkowała tym, że obecne smartfony też są wykonywane w ładny sposób. Oczywiście Androidy zazwyczaj były bardziej użyteczne, przynajmniej dla mnie, i robiły więcej niż iPhony z tego samego roku. I tak jest teraz do dzisiaj. Tutaj możemy wgrać sobie ładnie customkę i używać ten telefon jak normalny telefon, gdzie przy sprzęcie Apple, jak to się przestarzało, to już po prostu nie ma takiej możliwości. Ale czy aby na pewno? Już słyszę, jak drzecie na mnie mordę zza monitorów. Tak, wiem, że między tym iPhone'em a tą S4 jest różnica 2 lat. Jednak gdyby tej różnicy nie było, a na tym miejscu leżał iPhone 5S, to użyteczność tych telefonów nie byłaby jakoś diametralnie różna. Jednak iOS 12, dostępny na iPhone 5S, nie będzie tak długo wspierany jak Android 10, 11 i może nawet późniejsze Androidy, które można zainstalować na Samsungu. Ale co czyni smartfon użytecznym? Przecież ten iPhone 4S i ten iPhone 3G nadal działają i nadal można z nich dzwonić, wysyłać SMS-y, poniekąd przeglądać internet. Więc o co chodzi? Przecież oba telefony działają, są w pełni sprawne. Otóż chodzi o ich wspieranie. Przecież ten iPhone i ten iPhone już dawno nie są wspierane. Nie ma na nich nowych aktualizacji iOS-a. Nie można już na nie pobrać w łatwy sposób aplikacji z App Store'a. I przeważnie dlatego te telefony już nie bardzo są użyteczne. Ale udało mi się na tego starego gruchota zainstalować kilka aplikacji. I tu krótki poradnik, jak to zrobiłem. Potrzebujemy naszego starszego iPhone'a i jeszcze wspieranego iPhone'a. Najpierw musimy się upewnić, czy nasz stary iPhone i nasz nowszy iPhone są podpięte pod to samo Apple ID. Jeśli tak, to na nowszym iPhone'ie szukamy aplikacji, która nas interesuje i po prostu ją pobieramy. To na starszym iPhone'ie otwieramy App Store'a, wybieramy uaktualnienia, wybieramy kupione i tutaj wybieramy aplikacje, które nas interesują. I proszę, oto w miarę używalny iPhone 4S w 2021 roku, już prawie w 2022. Mamy na nim działające aplikacje Facebooka, Messengera. Tylko co z tego, jeżeli niektóre aplikacje i tak nie chcą działać na takim starym systemie? Taki na przykład Snapchat, którego udało mi się pobrać i działa na tym telefonie, po prostu nie pozwoli mi się zalogować, ponieważ ta wersja na tego iOS-a jest za stara. A taka aplikacja YouTube'a już nawet nie próbowała łączyć się z serwerem, po prostu nie działała. A więc co z tego filmiku możemy wynieść? Absolutnie nic. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że iPhone 4S to już przeżytek. Co prawda kilka aplikacji na nim jeszcze działa, ale to już kwestia czasu, zanim i te jeszcze dostępne wersje przestaną funkcjonować.
Oczywiste jest, że wspieranie takiego starego urządzenia jest po prostu nieopłacalne. Z czasem większość użytkowników przejdzie na nowsze modele i nie będzie sensu w utrzymywaniu wsparcia dla malejącej liczby użytkowników. Dobra, coś za krótki ten materiał. To czas na bonusową wymianę baterii. Wymianę oczywiście zacznę od odkręcenia dwóch śrubek u spodu obudowy. Śrubki odkładam na magnes, aby ich nie zgubić. Teraz tylny panel przesuwam do góry. Konektor baterii jest przytrzymany dwoma śrubkami. Odkręcę je. Po usunięciu dwóch śrubek konektor odczepia się bez problemu. Teraz zabieram się za delikatne podważenie baterii. Ważne, żeby robić to plastikowym narzędziem, żeby przez przypadek jej nie uszkodzić i nie podpalić sobie rąk. Nie widzę tutaj zakładki służącej do wyciągnięcia baterii, więc zapewne ktoś był tu przede mną. Teraz pozbywam się starego kleju. Używam plastikowego narzędzia, żeby go zdrapać i pęsety, żeby schwycić i odkleić. Teraz w zamian wklejam taśmę dwustronną. Zmieniłem kadr, ponieważ za bardzo przysłaniałem wszystko moją ręką. Teraz wkładam na miejsce nową baterię. Wpinam konektor, ale jeszcze go nie przykręcam. Brakuje tego drobnego metalowego kawałka. Wygląda na to, że bateria jest kompletnie padnięta. Nie ma co się dziwić, pewnie przeleżała w jakimś magazynie latami. Teraz sprawdzę, czy działa. Na ekranie pojawia się ikona pustej baterii. Potwierdza to moje przypuszczenie. Pora sprawdzić, czy bateria w ogóle trzyma jakiś ładunek. Chyba na to jeszcze za wcześnie, albo bateria po prostu nie działa. 5 minutes later. Pora na podejście drugie. Ikona u dołu ekranu symbolizuje, że kabel został odłączony, jednak mimo to coś na ekranie się pokazuje. Oznacza to, że bateria działa. A więc pora złożyć telefon do kupy. Wsuwam drobny metalowy element pod obudowę konektora. Po tym mogę zabrać się za przykręcenie całości. Popatrzcie na tą starą baterię, schorowana po bokach i gdzieniegdzie ma wyprzuszenia, czego niestety nie widać na filmie. Wiemy, że bateria działa, więc mogę odpiąć ładowarkę.
Teraz czas na zamontowanie tylnego panelu. Wsuwam go z powrotem z góry na dół i wkręcam obydwie śrubki u dołu. Teraz, kiedy telefon jest w całości, możemy go znów podłączyć do ładowania. Telefon, jak widać, jest w pełni sprawny. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. A więc to koniec zabawy z tym iPhone'em. Spokojnie, o iPhone'ie 2G nie zapomniałem i za niedługo będzie filmik z niego. A w jeszcze dalszej przyszłości, nowość na kanale. Nie zgadniecie, na co zmarnowałem swoje pieniądze.